pokażę dzisiaj, jak przygotować pyszny tort waflowo-czekoladowy à la Wedel. Ten tort nazywany jest także tortem Pischingera, a nazwa pochodzi oczywiście od nazwiska wiedeńskiego cukiernika, który stworzył właśnie przepis na ten doskonały tort. Najpierw tort stał się bardzo popularny w Wiedniu, w Austrii, a potem już na całym świecie. Do przygotowania tego tortu będziemy potrzebować oczywiście wafle. No najlepiej jak będą to wafle okrągłe, wtedy tort będzie najładniej wyglądał. Będą potrzebne również czekolady. Jak mówimy, że tort à la Wedel, to używamy oczywiście czekolad wedlowskich. Będzie potrzebna jedna czekolada mleczna. Z niej zrobimy masę do naszego tortu i do masy również potrzebujemy 3 łyżki kakao, 2 łyżki cukru, około 5 deko orzechów włoskich i 200 g masła. Polewę czekoladową zrobimy z gorzkiej czekolady. Wykorzystamy także 100 g masła i będą potrzebne również 2 łyżeczki żelatyny, które rozpuszczę w 200 ml gorącej wody, a nasz tort udekorujemy jeszcze dodatkowo połówkami orzechów. Zaczynam od przesiekania orzechów. Robię to oczywiście na bardzo drobne cząsteczki. Dzięki temu nasz torcik będzie naprawdę rewelacyjnie smakował. Czekoladę mleczną roztapiam w kąpieli wodnej, czyli do większego rondelka. Wlewam wodę, w mniejszy rondelek wkładam połamaną na kostki czekoladkę. Mieszam, aż wszystkie kawałeczki się rozpuszczą. Mam wtedy gwarancję, że czekolada mi się po prostu nie przypali. Czekoladę mam już dobrze roztopioną, a zatem pozostawiam do przestygnięcia. Zabieram się za przygotowanie kremu. Najpierw przesiekam troszeczkę masło i przerzucam do miski. Kakao rozpuszczę w wodzie, żeby nam się nie kurzyło. Kakao mam już rozprowadzone. Zrobiłam to w 2 łyżkach wody. Wlewam do miski. Wrzucam cukier puder i orzeszki. Ucieram wszystkie składniki na gładką masę. Masę mam już gotową. Trwało to zaledwie 2-3 minutki. Przekładam wafle pyszną masą. Próbowałam, smakuje naprawdę doskonale. Nakładam porcję i rozprowadzam po całym waflu. I tak robię z każdym kolejnym waflem. Nałożyłam już ostatnią warstwę kremu i ostatni wafelek. Przyciskam to wszystko deską i wkładam do lodówki na godzinę. Żelatynę rozpuszczam w 200 ml gorącej wody. Wsypuję i dokładnie mieszam i zostawiam do przestygnięcia. Zabieram się za przygotowanie polewy. W rondelku rozpuszczam masło i jak się rozpuści, dodam gorzką czekoladę, oczywiście podzieloną na kawałki. Cały czas oczywiście mieszam. Robię to na niezbyt dużym ogniu, oczywiście na płytce. Składniki mam już rozpuszczone, pięknie się połączyły, a zatem wyłączam gaz i po chwili dodaję żelatynę. Dolewam żelatynę i wszystko mieszam. Odstawię na kilka minut, aż polewa zacznie gęstnieć. Ponieważ polewa nieco zgęstniała, przystępuję do dekoracji tortu. Rozprowadzam.
wprowadziłam polewę równomiernie po wierzchu, zaczekam jak nieco stężeje i zabiorę się za boki. Torcik mam już pokryty cały czekoladą. Za moment zabieram się za dekorację tortu. Pozostałą polewą robię różne esy, floresy. I na koniec orzeszki. Torcik mam już gotowy. Tak przygotowany torcik chowam do lodówki. No, musimy niestety poskromić swoje apetyty. Najlepiej smakuje następnego dnia. Mój pyszny torcik jest już gotowy do jedzenia. Zobaczcie, jak apetycznie wygląda. Równie dobrze smakuje. Polecam na wszelkie spotkania koleżeńskie czy rodzinne. No, najlepiej z filiżanką kawy, oczywiście po wiedeńsku. A zatem polecam i życzę smacznego.